Robimy rzut. Kto nie ma kimona, podła. Tak? Tu jest walka, zaczynamy walkę. Kto nie ma kimona, mamy rękę w tym momencie na jej szyi, tak? Oczywiście jak mamy kimona, wiemy za kołnierz, tak? Jeżeli nie mamy kimona, to będę taką łykę, tak? W ten sposób na jej szyję. Jeżeli nie ma kimona, to ja będę tutaj wjeżdżał głęboko, tak? Na jej szyję i stąd będę wykonywał rzut, tak? Po wniesienie, wrócenie, tak? Jeżeli mamy kimono, to nie będę się bawił uchwyt za szyję, tylko złapię sobie tutaj za jej kołnierz, tak? To jest walka, zaczynam walkę, teraz właśnie dokręcam się do niej, ale istotne jest to, żeby moje nogi były maksymalnie blisko. Czemu? Bo ja tutaj stąd, z tych nóg ją będę wyrzucał, tu. Hop! Tak? Jeżeli ja dam nogi szeroko, chodź raz w dół, to ja tutaj nie mam jak już do góry biegnąć, tak? Wystarczy, że zaoporuję, bo nie do tyłu, tak? I już jest koniec. Jeżeli ja będę tutaj, to ja tutaj wyniosę, bo ona mi nie umie zaoporować, tak? Czyli on jestem w stanie na tej wodę podrzucić. Początek techniki zrobimy taki, że będziemy się łapać i będziemy się tylko dokręcać, tak, do samego podejścia. Hop! Tu. Żeby wynieść na plecy. Tak? Do tego momentu. Jak to będzie wam wychodzić, to będziemy podłamać dalej zrzuty, tak? Czyli mamy walkę, mamy uchwyt, tak? I teraz się dokręcam. Tu. Hop! Tak? I stąd potem będzie kontynuacja samego rzutu. Hop! 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 Tu. I teraz znów. Hop! I się dalej mogę kontynuować kolejne techniki, tak? Tak, historia. Ale na razie samo obalenie, samo dojście. Czyli pierwsze kolej po 4-5 razy każdy łapie, dokręcamy się, żeby nogi mniej blisko, i żeby być w tej pozycji i tu próbujemy wynieść do góry. I kładziemy z powrotem, ok? Jak to wyjdzie, to potem wrzucamy. Wstać.